dobry Państwu. Ja również witam Państwa niezwykle serdecznie i bardzo się cieszę, że mogę dziś, tym bardziej, że jak wiadomo powszechnie atmosferze już nieco przedświątecznej, mówić dla Państwa o rzeczach, które najkrócej mówiąc należą do fundamentów kultury artystycznej nowożytnej Europy. O czasach, o osobach, o obiektach, o dziełach, które ukształtowały to, w jaki sposób widzimy, winniśmy widzieć, w jaki sposób winniśmy postrzegać nie tylko sztukę XVII wieku, przynajmniej znacznej części kolejnego stulecia, ale w jaki sposób wygląda, w jaki sposób prezentuje się nam artystyczna kultura europejska. Tytuł tej mojej dzisiejszej prezentacji z jednej strony oczywiście nawiązuje do tytułu wystawy, przy okazji której organizowane są wykłady. Z drugiej strony natomiast, formułując go w ten sposób, chciałem od początku zwrócić uwagę na to, iż rzeczy, o których pozwolę się sobie tutaj mówić i które pozwolę sobie tu pokazywać, są jednoznacznym świadectwem owego największego triumfu. Największego triumfu, jaki sztuka w czasach Guercina odniosła kiedykolwiek, gdziekolwiek w ówczesnej Europie. Ten największy triumf, którego autorami byli najważniejsi twórcy, którego świadectwem są to dzisiaj niezwykłe, wybitne dzieła. Ten największy triumf polegał w taki sposób, jak chcę go dzisiaj tu zaprezentować, jak chcę go przedstawić. Między innymi na ukształtowaniu pewnych specyficznych i niejednokrotnie bardzo przełomowych koncepcji artystycznych, których efektem, których wprowadzenia efektem była, jak się szybko okazało, absolutna i bezwzględna, przez jakiś czas oczywiście trwająca, dominacja Rzymu w sztuce nowożytnej, w europejskiej sztuce nowożytnej. Czasy Guercina, które zawarte są w tym tytule, chciałbym potraktować oczywiście w sposób dość symboliczny, ponieważ, co oczywiste, nie chodzi mi tutaj jedynie o te dwa lata, niewiele ponad dwa lata spędzone przez tego malarza w Rzymie na początku lat 20. XVII stulecia, ale raczej o okres jego życia, czyli o czas, który w większości przypadków, w większości przykładów, które będę tu pokazywał, będzie się zamykał mniej więcej w drugiej ćwierci XVII stulecia, w czasach około połowy tego wieku. Czyli dokładnie w tym momencie, dokładnie w tym czasie, kiedy wszystkie najważniejsze koncepcje artystyczne sztuki nowożytnej znalazły swoje ostateczne doprecyzowanie, znalazły swoje ostateczne sformułowanie, a większość z nich znalazła to sformułowanie w mieście, o którym dziś postaram się mówić, i w mieście, które dziś będę się starał Państwu pokazywać. Czasy Guercina, dodam jeszcze tylko tyle, z punktu widzenia sztuki rzymskiej nie są zawarte oczywiście tu w tytule, dlatego jakobym chciał sądzić, jakobym uważał, iż sam rzymski pobyt tego malarza stanowił dla sztuki rzymskiej jakiś niezwykły przełom, jakiś czas, od którego te nowe koncepcje można datować. Wprawdzie konsekwencje działalności Guercina, krótkiej działalności Guercina w Rzymie dają się obserwować w sztuce tego miasta późniejszych dziesięcioleci, ale nie są to rzeczy aż tak istotne z punktu widzenia tych największych, najbardziej doniosłych dokonań rzymskiej sztuki XVII wieku. I ostatnia już sprawa związana z brzmieniem tytułu i ze sformułowaniem czasy Guercina. Chciałem mianowicie zwrócić uwagę na to, że należał ów malarz do pokolenia niezwykłego. Urodzony w 1591 roku, był równolatkiem, rówieśnikiem, albo czasem kilka lat starszym od całej, no, można powiedzieć, plejady, może z pewną przesadą, ale od niezwykle szerokiej grupy wybitnych, tych właśnie najwybitniejszych twórców koncepcji, największych koncepcji sztuki XVII-wiecznej. Gian Lorenzo Bernini, urodzony 1598, Francesco Borromini 1599, Pietro da Cortona 1596, Alessandro Algardi 1598, François di Canois 1598,
1597, Nicolas Poussin 1594 i pozwalam sobie wymieniać te nazwiska, które tu będą się przewijały, które będą tu przeze mnie pokazywane, aby zwrócić uwagę na ten właśnie specyficzny fenomen pokolenia lat 90. Artystów, którzy niejednokrotnie przybyli do Rzymu z dość dalekich, czasem nawet bardzo dalekich stron, ale ukształtowali w latach 20., 30., 40. XVII wieku oblicze artystyczne tego miasta. Cała moja dzisiejsza prezentacja nie będzie miała oczywiście charakteru jakiejś skróconej historii sztuki rzymskiej pierwszej połowy XVII stulecia, czy choćby drugiej ćwierci tego wieku. Nie pozwoliłbym sobie na tak zuchwałe postępowanie, nawet jeśli byłoby to możliwe w tym krótkim czasie, który jest nam tutaj dostępny. Chciałem przede wszystkim zwrócić uwagę na następujące zagadnienia. Przede wszystkim pokazać na początku, spróbować na bardzo wybranych, wyrywkowo wybranych przykładach, spróbować na początku zaprezentować Państwu sytuację, w jakiej znajdowała się sztuka rzymska w tym czasie, kiedy do wiecznego miasta trafił na pewien czas Guercino. Jakiego rodzaju dzieła malarstwa, rzeźby, architektury mógł znaleźć tam malarz na początku lat 20. W jakim punkcie, jeśli można tak rzec, w jakim punkcie rozwoju tkwiła wówczas, znajdowała się wówczas sztuka rzymska i co nowego rodziło się na jego oczach, co nowego powstawało w tym właśnie okresie. A następnie w każdym z tych przypadków, czyli w przypadku malarstwa, rzeźby i architektury, pozwolę sobie zwrócić uwagę na kilka kierunków czy kilka dróg z tych najważniejszych, z tych najbardziej istotnych, w których te dziedziny artystyczne poszły. Sądzę, że da nam to pojęcie, że da nam to obraz niezwykłej różnorodności tendencji artystycznych, niezwykłej wszechstronności ówczesnej sztuki, której można powiedzieć wiele, ale nie to, że była jednokierunkowa. A także to, co najważniejsze, to o czym w zasadzie chcę dziś przede wszystkim mówić, czyli to, co sprawiło, że sztuka ta okazała się być tak atrakcyjna. Jakie formuły artystyczne zostały wówczas wypracowane? Na czym polegał ten pomysł grupy twórców działających w Rzymie na zupełnie nową jakość artystyczną, na zupełnie nową sztukę? To wszystko będziemy mogli oglądać na przykładzie wybranych ilustracji, na przykładzie wybranych prac, oczywiście należących do tych najważniejszych, do tego kanonu najważniejszych dokonań Rzymu w XVII stuleciu, ale też na początku chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że są to przykłady mimo wszystko wybrane dość dowolnie. Na każdą z tych tendencji można by zaprezentować cały szereg innych, różnego rodzaju przykładów ze sztuki rzymskiej. Obraz, który chciałem pokazać na początku, jako właściwie hasło wywoławcze, jako obraz wprowadzający, jest oczywiście tym największym, artystycznie chyba też największym dokonaniem Guercina z czasów jego rzymskiego pobytu, obrazem malowanym do Bazyliki Świętego Piotra, prezentującym męczeństwo owej legendarnej świętej Petronili. Do tego obrazu pozwolę sobie jeszcze wrócić na koniec naszego dzisiejszego spotkania, a teraz niech przez chwilę tylko pojawi się tutaj jako to dzieło wprowadzające w tematykę mojej prezentacji. Pierwsza rzecz zatem, którą chcę zaprezentować, którą chcę pokazać, to pewien stan sztuki rzymskiej w chwili, gdy Giovanni Francesco Barbieri zdecydował się na kuszące, intratne zaproszenia przenieść na pewien czas do tego miasta. Zwróćmy uwagę na to, że w tych podstawowych dziedzinach artystycznych, w malarstwie, w rzeźbie i w architekturze, sztuka rzymska początku lat 20. jest sztuką w znacznej mierze ukształtowaną. I to ukształtowaną jako sztuka nowa, jako sztuka nowoczesna. Nie ukształtowaną dziesiątki lat wcześniej, ale taką, która na bieżąco w tym samym czasie wykuwała, czy w której wykuwano nowe osiągnięcia, nowe odkrycia, nowe, jak to wielokrotnie tu powtarzam, koncepcje. Te najważniejsze, zaczynając od najbliższemu
Guercinowi malarstwa. Te najważniejsze koncepcje artystyczne z jednej strony, jeśli idzie o malarstwo, tkwiły w tym malarstwie tak zwanym bolońskim, malarstwie związanym z rodziną Caracci i z praktyką artystyczną tej rodziny zarówno w samej Bolonii, jak i potem częściowo w Rzymie. Ale po to, aby zaprezentować Anibala Caracciego, aby zaprezentować wspomnieć krótko o tej niezwykle wpływowej, niezwykle szeroko rozpowszechnionej manierze malarskiej, która ostatecznie gdzieś około przełomu XVI i XVII wieku została przez krąg malarzy znajdujących się w obrębie rodziny Caracci ukształtowana. Jaka to stylistyka artystyczna? Niezwykle uspokojona i sklasycyzowana. Będąca, najkrócej mówiąc, pewnego rodzaju reakcją na tą nierzeczywistą często, na tą często niezbyt związaną z realnością sztukę drugiej połowy XVI wieku. Tą, którą popularnie najczęściej określamy mianem sztuki manierystycznej. Ale jednocześnie ten niezwykle wpływowy kierunek sztuki, którą z punktu widzenia teorii sztuki XVII wieku możemy określać klasyczną, klasycyzującą, ten niezwykle wpływowy kierunek jednocześnie na samym progu XVII wieku, jeszcze pod koniec poprzedniego stulecia, został, jak wiadomo, zderzony z czymś odmiennym. Może nie całkowicie nowym, jak się to chce czasem przedstawiać, ale czymś odmiennym, czyli tym inspirowanym w znacznej mierze malarstwem lombardzkim, malarstwem północnowłoskim, malarstwem Caravaggia, z jego niespotykanym do tej pory, w każdym razie na taką skalę, iluzjonizmem, realizmem, przywiązaniem do tematów uznawanych za tematy niskie w hierarchii ówczesnego malarstwa, ze specyficznymi kompozycjami malarskimi, z tą najsłynniejszą w jego przypadku, najbardziej rozreklamowaną w jego przypadku rolą światła jako czynnika budującego, jako czynnika kształtującego obraz, jego przestrzeń, jego powierzchnię, jego nastrój, jego ikonografię także niejednokrotnie. A więc na początku XVII wieku w Rzymie istnieją te dwa niezwykle istotne, niezwykle silne prądy artystyczne. Z jednej strony ten, który pozwoliłem sobie tutaj scharakteryzować, czy krótko wymienić, używając przykładu Caracci, a z drugiej strony ten, który został wprowadzony do sztuki rzymskiej przez Caravaggia. Kontynuację tych dwóch prądów malarskich wypełniają kolejne dziesięciolecia sztuki nie tylko rzymskiej, ale sztuki na terenie Italii, sztuki europejskiej, nawet szerzej to ujmując. A jednocześnie w tym samym czasie, w kolejnych dziesięcioleciach, powstają różnego rodzaju inne, no może nie kierunki, ale tendencje w malarstwie rzymskim. Ilustracja ta i kolejna kaplicy rodziny Cerasi w kościele Santa Maria del Popolo w Rzymie ma być tym kolejnym, ostatnim już zestawieniem ze sobą dzieła Anibala Caracciego i Caravaggia, tych dwóch właśnie istniejących w bezpośredniej relacji, w bezpośrednim sąsiedztwie, na sąsiednich ścianach kaplicy owego rzymskiego kościoła. I obrazować jednocześnie wyjściową w XVII wieku różnorodność, wyjściowe w XVII wieku bogactwo tendencji, z jakich można było korzystać w malarstwie rzymskim. Kolejne przykłady, które wybrałem szczególnie na razie z tego klasycyzującego nurtu malarstwa rzymskiego, niech nam posłużą po prostu jako ilustrację rozwoju tych kierunków malarskich w kolejnych dziesięcioleciach. Na przykładzie takich malarzy związanych z kręgiem Caracci, z kręgiem owego tak zwanego malarstwa bolońskiego, jak Domenichino, Domenico Zampieri, zwany Domenichino, który był autorem niezwykle licznych obrazów o wyraźnie spokojnej, wyraźnie zharmonizowanej, sklasycyzowanej formie malarskiej, powściągliwej niezwykle. Tu dwa przykłady, jeden temat mitologiczny i obraz ołtarzowy z jego twórczości, czy jak na przykład Guido Reni, również członek owej wspólnoty malarzy bolońskich, bolończyków, owej wspólnoty malarzy wokół rodziny Caracci, którego obrazy mogą być wręcz idealną ilustracją, idealnym wcieleniem tego surowego, zimnego sposobu, chłodnego sposobu podejścia
do malarstwa. Dlaczego chłodnego, dlaczego zimnego? Gdyż mamy do czynienia z obrazami pozornie dynamicznymi, pozornie dramatycznymi, ale w gruncie rzeczy cała konstrukcja obrazu skomponowana jest w taki sposób, aby nawet nie ukrywać przed widzem, że jest on pewną, że jest on efektem pewnej intelektualnej spekulacji, że jest on efektem pewnego intelektualnego przede wszystkim działania malarza, a nie chęci wytworzenia przez niego jakiegoś nastroju, jakiejś emocji, jakiegoś wrażenia bardziej powierzchownego. W tym przypadku mamy do czynienia z malarstwem, które jest niezwykle kolorystycznie rozbudowane, niezwykle bogate kolorystycznie. Jest malarstwem często niezwykle dynamicznym, ale jednocześnie trzymanym w pewnych ryzach teorii XVII-wiecznej, w pewnych ryzach tego klasycyzmu czy klasyczności, jaki sztuce rzymskiej był narzucany przede wszystkim już w tym czasie przez to niezwykle prężnie działające środowisko Akademii Świętego Łukasza jako tej organizacji nie tylko i nie przede wszystkim w tym czasie jeszcze służącej celom szkoleniowym, ale organizacji artystów, w znacznej mierze przede wszystkim w tamtym okresie malarzy, którzy za pośrednictwem Akademii Świętego Łukasza wcielali w życie pewne ogólne recepty, właśnie klasyczne recepty artystyczne. Drugą sprawą związaną z malarstwem, którą chciałbym tu zaakcentować, jest kwestia malarstwa monumentalnego, malarstwa ściennego. Dlaczego? Dlatego, że na jego przykładzie niezwykle interesujący sposób można zaobserwować to, do jakich przemian dochodzi w czasach Guercina w sztuce rzymskiej. Początek XVII stulecia związany jest w malarstwie monumentalnym, gdy chodzi o te najważniejsze dokonania na tym polu. Związany jest znowu z rodziną Caraccich i przede wszystkim z koncepcją Anibala Caracciego na dekorację tzw. galerii w rzymskim pałacu rodziny Farnese, gdzie po raz pierwszy na taką skalę Caracci, nawiązując do przykładów malarstwa monumentalnego z dziejów malarstwa XVI wieku, z XVI-wiecznych, po raz pierwszy na taką skalę wprowadził całkowicie wtedy nowy w Rzymie sposób opracowania powierzchni, dekorowanej malarsko powierzchni. Tak, aby na sklepienia bądź na ściany, tak jakby przenieść malowane obrazy, jakby przenieść malowane obrazy tablicowe, sztalugowe, które zostały jednocześnie włożone, wsadzone w iluzjonistyczne, malowane, ale iluzjonistycznie imitujące trójwymiarowe przedstawienia rzeźbiarskie ramy. Tego rodzaju opracowanie malarskie było rzeczywiście czymś nowym w Rzymie, w malarstwie monumentalnym. I rzeczywiście czymś na przełomie XVI i XVII wieku, znów dość radykalnie odchodzącym od wcześniejszych dokonań malarstwa ściennego, tych, które już pozwoliłem sobie wcześniej nazwać mianem manierystycznych. Tradycja tego malarstwa, to malarstwo zakorzenione przede wszystkim w malarstwie monumentalnym Michała Anioła, wpłynęło niewątpliwie na to, że ta tradycja wpłynęła niewątpliwie na to, że zyskało ono tak wielką popularność. Ale jednocześnie bardzo szybko, i tu pozwalam sobie niewielki rozmiarami, ale artystycznie istotny przykład z twórczości Guercina wtrącić, jednocześnie stosunkowo szybko malarze freskowi zaczęli odchodzić od tego systemu aplikowania na sklepienia fikcyjnych obrazów tablicowych. Coraz bardziej integrując przestrzeń, coraz bardziej tworząc z malarskiej przestrzeni jednorodną całość. W tej drodze rozwoju malarstwa ściennego swą rolę odegrał także Guercino w tak zwanym Casino Ludovisi, czyli w tym niewielkim pałacyku, takim letnim pałacyku należącym do bratanka ówczesnego papieża Grzegorza XV, tego mecenasa Guercina w Rzymie. I tą drogą właśnie, drogą integracji, drogą coraz większego usamodzielnienia się przedstawienia malarskiego w malarstwie monumentalnym, rozwój tej dziedziny malarstwa w Rzymie szedł w pierwszej połowie wieku XVII.
Na tej drodze zwróćmy uwagę krótko na niezwykle istotne freski, niezwykle ważne freski w głównym salonie Willi Borghese w Rzymie, wykonane przez Giovanniego Lanfranca. To zresztą kolejny malarz z tej grupy malarzy bolończyków, malarzy bolońskich działających w Rzymie. Gdzie w części środkowej, oczywiście nie w tej iluzjonistycznie malowanej ramie, ale w części środkowej mamy do czynienia z wprowadzeniem takiego jednego, jednorodnego, wielkiego przedstawienia obejmującego swoją powierzchnią, całą prawie że przestrzeń tej sporych rozmiarów sali. Przy zachowaniu pewnych ram architektonicznych, które jak widać są tutaj wprowadzone, mamy tu ostatecznie i wreszcie ostatecznie do czynienia z taką krańcową, doprowadzoną w każdym elemencie tego przedstawienia, w każdym elemencie tego fresku, z taką krańcową integracją. Trudno to mówić, mimo szeregu przedstawień ikonograficznych, które pojawiają się jedne obok drugich, trudno to mówić o jakimś zestawieniu ze sobą osobnych motywów. Pietro da Cortona konstruuje tu sklepienie, konstruuje dekorację sklepienia w taki sposób, aby tworzyło ono wrażenie jednorodnej, kompletnej, skończonej dekoracji. Kolejna sprawa, którą warto poruszyć przy okazji śledzenia stanu sztuki rzymskiej w momencie przybycia do tego miasta Guercina, to sprawa związana z rzeźbą. To rzecz szczególnie interesująca, ponieważ ten właśnie moment, ten właśnie czas przełomu drugiego i trzeciego dziesięciolecia, początku lat 20. jest w sztuce rzymskiej, gdy idzie o rzeźbę, okresem niebywale szybkiego rozwoju, a może przełomu, który jest związany z działalnością Gian Lorenzo Berniniego. Z jego twórczości, z jego działalności będą zresztą pochodziły rozliczne przykłady, inne jeszcze, które będę tu dziś pokazywał. Na czym polega ten zwrot, na czym polega ten przełom, który dokonuje się wtedy pomiędzy latami nastymi a latami dwudziestymi? Polega, najkrócej mówiąc, na tym, iż przez Berniniego w zupełnie nowy sposób zostaje w rzeźbie użyte coś, co nazwałbym, czy pozwoliłbym sobie nazwać pewnego rodzaju realizmem, jakimś nowym realizmem. A więc znów mamy tu do czynienia z próbą odejścia od często sztucznej wręcz, często niepowiązanej z rzeczywistością, z rzeczywistymi formami przedstawianych rzeczy, rzeźby drugiej połowy XVI wieku. Proszę przypomnieć sobie, czy uzmysłowić te wydłużone proporcje rzeźb, nienaturalne, jeśli chodzi o sylwetkę ludzką. I zwrócenie się w kierunku przede wszystkim takiego namacalnego, fakturowego, jeśli chodzi o fakturowość, namacalnego sposobu oddawania materii, oddawania rzeczywistości. Rzeźby, cykl cały szereg rzeźb wykonywanych przez Gian Lorenzo Berniniego w tym okresie dla kardynała Scipiona Borghese, to ta grupa, w której można wyraźnie mówić o pewnej nowej propozycji artystycznej. I spójrzmy na tych kilka przykładów. Najpierw grupa Eneasza, Anchizesa i Ascaniasza, tylko ogólnie w tym ogólnym widoku, jako najwcześniejsza z tych rzeźb zamówionych w wielkiej skali, rzeźb zamówionych przez kardynała Borghese. Następnie grupa przedstawiająca porwanie Proserpiny. Dodatkowo zwrócić uwagę na szczególe, na tym detalu, na tę właśnie taką fizyczność, namacalność tej rzeźby, sposobu rzeźbienia, która jest w tym zestawieniu ze sobą tych dwóch przeciwstawnych sił jakby niezwykle wyraźnie czytelna, rzucająca się w oczy. Czy w kolejnym, najbardziej znanym przykładzie z tej serii rzeźb, czyli w grupie Apolla i Dafne, która oczywiście od samego początku, od momentu swojego powstania zasługiwała sobie szczególnie na uznanie ze względu na ten niezwykły naturalizm, w przenośni mówiąc, oddania tej przemiany Dafne w drzewo. I jeszcze fragment tej rzeźby. A więc w momencie, gdy Guercino przyjechał do Rzymu, mógł zetknąć się z czymś w rzeźbie całkowicie nowym, z tą próbą
zwrócenia się w stronę rzeczywistości materii, w stronę rzeczywistości przedmiotu, który się oddaje, odejścia od jakiejkolwiek sztuczności, jakiegokolwiek braku tej prawdy, tego naturalizmu, który dokonuje się w działalności Berniniego w tamtym okresie. Potem natomiast zarówno sam Bernini, jak i inni twórcy działający w kolejnych dziesięcioleciach w Wiecznym Mieście rozwijają szereg innych pomysłów, szereg innych koncepcji rzeźbiarskich. Ostatecznie rzeźba rzymska pierwszej połowy, a zwłaszcza drugiej ćwierci XVII wieku jest niezwykle urozmaicona. Tu pokazuje późny, dość przykład z twórczości Gian Lorenza Berniniego, takiej ekspresyjnej w wyrazie, dynamicznej w wyrazie rzeźby. Ale można oczywiście przywołać ten niezwykle znany przykład, który jeszcze powróci tu przy zupełnie innej okazji, niezwykle znany przykład grupy ekstazy świętej Teresy, gdzie znów ta naturalność, ta fizyczność jest tak niezwykle formalnymi środkami zaakcentowana. Rzeźba tego czasu jest też rzeźbą, w której kształtuje się bardzo wyraźnie i widoczny jest bardzo wyraźnie jedna z podstawowych zasad, czy jeden z podstawowych sposobów kształtowania ówczesnej sztuki, którym jest dostosowanie jej do odpowiedniego punktu widzenia, do odpowiedniego punktu odbioru, dostosowanie jej do nas, skierowanie jej do nas, jako do widzów. Rzeźby często, czego na pojedynczej ilustracji niestety nie jesteśmy w stanie zaobserwować, bo wymaga to ruchu, ale rzeźby często reżyserowane są w taki sposób, aby odsłaniały się przed widzem, aby ujawniały swoje poszczególne fragmenty, części, punkty widokowe w odpowiedniej sekwencji, w odpowiednim porządku. Tak jest i w przypadku tego Daniela z kaplicy rodziny Kicci w Santa Maria del Popolo, do której wejście znajduje się z lewej strony, tu gdzie siedzę mniej więcej jeszcze trochę bardziej w głębi, która w związku z tym odkrywa się przed wchodzącym do kaplicy stopniowo. Najpierw widoczne są dłonie, a potem dopiero po kawałku jakby cała figura. To w końcu Dikenua jest także autorem, kto wie, czy no może nie najbardziej znanej, ale należącej w każdym razie z pewnością do najbardziej znanych, najbardziej słynnych rzeźb XVII-wiecznych, świętego Andrzeja z Bazyliki Świętego Piotra, który na koniec już tej prezentacji krótkiej rzeźby z czasów Guercina niech będzie dla nas przykładem znów, jak w przypadku Pietro de Cortona, jak w przypadku malarzy, równowagi, pewnej harmonii, do jakiej dążono, jaką wielokrotnie starano się osiągnąć, między dynamiką, a pewną statyką nawet, między tą wielością środków wyrazu, światłocieniem, a pewnym sklasycyzowaniem przedstawionej postaci, jej pewnym wręcz takim zamrożeniem, zatrzymaniem w pewnym bezruchu. I wreszcie kilka drobnych tylko uwag na temat architektury tego czasu. Znów chciałbym na początku zwrócić uwagę na to, że sztuka w czasie przełomu, architektura rzymska w czasie przełomu pierwszej i drugiej ćwierci XVII wieku jest architekturą w zasadzie ukształtowaną, w zasadzie taką, która dysponuje już, czy w której architekci dysponują już całym szeregiem nowoczesnych recept na wszelkie możliwe zadania architektoniczne. A więc od dawna już kształtuje się i ukształtowany jest typ architektury kościelnej, i to zarówno jeśli chodzi o architekturę wnętrza, która w tej najbardziej nowoczesnej formie, w tej najbardziej nowoczesnej wersji w tamtym czasie w jakiś tam sposób wywodzi się od tego jezuickiego, macierzystego kościoła pod wezwaniem Jezusa. To samo dotyczy architektury zewnętrznej, architektury fasad, które wraz z rozwojem tej architektury pod koniec XVI wieku, na początku wieku XVII stają się coraz bardziej plastyczne, coraz bardziej dynamiczne. I to znów można zaprezentować tę fundamentalną dla rozwoju tej dziedziny architektury fasadę Il Gesù, a następnie z przełomu stuleci Kościół Świętej Zuzanny, fasadę Kościoła Świętej Zuzanny,
opracowaną architektonicznie, zaprojektowaną przez Karla Maderne, no często tak hasłowo charakteryzowanego jako najważniejszego architekta wczesnobarokowego. Dalej ten rozwój dokonuje się w ciągu XVII wieku. Tu inny przykład takiej zdynamizowanej, plastycznej fasady kościelnej kościoła świętego Andrzeja Sant'Andrea della Valle. Wnętrze, jeszcze raz tylko jakby dla uzupełnienia tego wnętrze kościoła, tego samego właśnie wnętrze kościoła Sant'Andrea della Valle, jako wnętrze kościoła jednonawowego z wysokimi, przestrzennymi kaplicami w takim typie, jaki się rozpowszechnia przecież później, w tym okresie już i później w całej Europie. To jest znów typ architektury rzymskiej, znów typ architektury, który w tym czasie jest ostatecznie wykształcony. Warto też pamiętać o tym, że gdy Guercino przebywał pomiędzy 21 a 23 rokiem w Rzymie, kończyły się prace nad Bazyliką Świętego Piotra. Dopiero wówczas kończono prace rzeźbiarskie nad dekoracją fasady według projektu Karla Maderny i wówczas wykonywano ostatnie prace, głównie już przy dekoracji rzeźbiarskiej korpusu nawowego naw Bazyliki powstałych na początku wieku według tego samego projektu. Tuż potem, w latach 30. rozpoczyna się w Rzymie niezwykle dynamicznie działalność Francesca Borromeiego, którą chcę tu krótko tylko przypomnieć, czy krótko tu przedstawić jako formalnie jedno z najbardziej radykalnych i formalnie jedno z najbardziej ciekawych, najciekawszych dokonań w architekturze Rzymu pierwszej połowy XVII wieku, które wprawdzie nie znalazło wówczas, w tamtym czasie, nie znalazło zbyt szerokiego oddźwięku. Wiadomo przecież, że Borromini cieszył się, jeśli idzie o formy architektoniczne stosowane przez siebie, niezbyt wielkim uznaniem swych współczesnych, w każdym razie architektów współczesnych. Ale jednocześnie ta architektura Francesca Borrominiego, San Carlo alle Quattro Fontane i wnętrze tego kościoła, czy kolejne przykłady, ta architektura stała się jednym z punktów założycielskich, jednym z fundamentów bardzo istotnego nurtu architektury europejskiej w pierwszej połowie XVIII stulecia. Choć to oddziaływanie było tak opóźnione, to jednak niezwykle istotne. Inny przykład z twórczości Borrominiego, kościół świętego Iwona na Sapienzy, z tą niezwykle fantazyjnie i naturalistycznie, bo wiadomo przecież, że ukształtowaną latarnią wieńczącą ten kościół, wiadomo przecież, że wzorowaną na rzeczach naturalnych. Trzeba przyznać, że na te najważniejsze i najbardziej współcześnie oddziałujące na rozwój architektury dokonania, trzeba było w architekturze rzymskiej z reguły zaczekać do czasów już schyłkowego Guercina, albo do czasów wręcz równoległych z tymi ostatnimi latami jego działalności, albo już po jego śmierci następujących, a więc do późnych lat 50., lat 60. Jednym z takich projektów był projekt kościoła, a przede wszystkim fasady świętej Agnieszki na Piazza Navona, Sant'Agnese i Nagone, której kształt fasady został w znacznej mierze opracowany przez Francesca Borrominiego jeszcze w latach 50. Takim przykładem, znów późnym już w architekturze rzymskiej, był kościół świętego Andrzeja na Kwirynale, wprowadzający do architektury kościelnej ten stosowany przecież wówczas wcześniej, niejednokrotnie planowalny, ale zastosowany tutaj jako ta dominująca bryła, jako ten dominujący motyw określający całe wnętrze kościelne i wnętrze świętego Andrzeja. Takim niezwykle wpływowym, choć może trochę zapomnianym, bo stojącym nieco na uboczu poza Rzymem, kościołem, taką realizacją jest kościół Santa Maria Assunta w Arici, niedaleko pod miastem. Projektowany przez Berniniego i oczywiście inspirowany rzymskim panteonem, ale w zupełnie nowych, odmiennych formach architektonicznych. I takim w końcu architektem, takimi w końcu budowlami przełomowymi w sztuce
XVII-wiecznej były kościoły projektowane przez Pietro da Cortona, którego oglądaliśmy jako malarza, ale który zwłaszcza w późniejszym czasie swojej działalności przede wszystkim praktykował działalność architektoniczną. I to pokazuje zakomponowanie placu wraz, niewielkiego placyku wraz z fasadą kościoła Santa Maria della Pace, czy tą wkomponowaną w niezwykły sposób w fora rzymskie fasadą kościoła Santi Luca e Martino, kościoła zresztą należącego do Akademii Świętego Łukasza. I ostatni przykład z dziedziny architektonicznej, z tej architektury dojrzałej, XVII-wiecznej, przykład związany z działalnością Karla Rainaldiego i kościół Santa Maria in Campitelli, ukształtowany, zarówno gdy idzie o fasadę, w niezwykle dynamiczny, przestrzenny, światłocieniowy sposób, jak i gdy idzie o wnętrze, którego plan tutaj, taki wieloskładnikowy, jakby wieloczęściowy plan widzimy, tak perspektywicznie, dzięki tym rozlicznym kurtynom kolumn ustawionych po bokach, ukształtowany. Z architekturą chciałbym, nawiązując jakby do architektury, do przedstawienia tej architektury w czasach pierwszej połowy, około połowy XVII wieku, chciałbym nawiązać jeszcze do problemów urbanistycznych. Urbanistyka rzymska w tej wielkiej skali, w skali całego miasta niemalże, została ukształtowana, w każdym razie rozpoczęta na dobre znacznie wcześniej, ponieważ ostatecznie w latach 80. XVI wieku według pomysłu ówczesnego papieża Sekstusa V oraz jego architekta Domenika Fontany opracowano system organizacji miasta poprzez wytyczanie prostych arterii, prostych alei, poprzez umieszczanie akcentów ich optycznych, widokowych na końcu tych alei. System urbanistyczny bardzo prosty, który przyjął się i który można uznać w dużej mierze za pewien zrąb urbanistyki nowożytnej. Później natomiast, w ciągu XVII wieku, wydaje się, że działania urbanistyczne prowadzone były przede wszystkim w znacznie mniejszej skali często, ale tym, co najciekawsze, dotyczyły kompozycji placu, urbanistycznej kompozycji placu, który, tak jak w przypadku placu z kościołem Świętej Agnieszki, który widzieliśmy przed chwilą, placu Navona, był architektonicznie, przestrzennie ukształtowany ze względu na tradycję tego miejsca, czyli stadionu Domicjana, znajdującego się w tym miejscu, wystawionego w latach 80. pierwszego wieku, na którego zrębach, na którego zarysie powstał ten plac i który potem tylko architektonicznie i rzeźbiarsko dopełniano, tak jak kościołem dominującym, fasadą kościoła dominującym nad tym placem, tak jak tą wyznaczającą jego centrum i jednocześnie spajającą ten plac niezwykle kunsztownie, fontanną, zwaną Fontanną Czterech Rzek, projektowaną przez Berniniego, którą tu jeszcze w dwóch odsłonach pozwolę sobie pokazać, przy okazji zwracając uwagę na ten aspekt sztuki pierwszej połowy XVII wieku, na ten aspekt przestrzeni miejskiej, na ten ruch, na fontannę jako obiekt, który jest traktowany jako pewne ognisko urbanistyczne. Tu na jeszcze pewnych wycinkach. Drugi natomiast przykład oczywisty ukształtowania placu w XVII stuleciu, ostatecznie opracowany przez Berniniego w 1657 roku, to projekt placu przed Bazyliką Świętego Piotra. Projekt placu Świętego Piotra, do którego być może jesteśmy tak przyzwyczajeni, którym być może jesteśmy tak medialnie obyci, że jego rzeczywiste, niezwykłe walory artystyczne mogą nam wręcz umknąć, albo nie robią na nas tak wielkiego wrażenia. A pomysł na zakomponowanie tego placu, prosty, jest jednocześnie pomysłem niezwykle genialnym. Z jednej strony bowiem był to, może przejdźmy do zdjęcia takiego,
Był to pomysł, dzięki któremu zamykano, zagospodarowywano przestrzeń, która do tej pory, do tamtego czasu była w jakiś sposób wyznaczona, wyróżniona zabudowaniami istniejącymi wokół, ale w żaden sposób nie była spójna. Był to raczej otwarty, rozproszony plac, któremu nadano w ten sposób jednorodność, zwartość, spójność. Z drugiej strony, w ten sposób komponując plac, i tu wracam do planu, komponując ten plac z zestawienia ze sobą dwóch figur geometrycznych, zestawienia ze sobą tego trapezu rozciągniętego od fasady bazyliki i tego owalu dołączonego do niego, Bernini dokonał bardzo sprawnej korekty proporcji istniejących tam budowli, zwłaszcza samej fasady bazyliki Świętego Piotra, która jest architektonicznie niezbyt udana, która jest zbyt rozłożysta, zbyt szeroka, która w ten sposób ujęta perspektywicznie ramionami tego placu została po prostu wyprostowana w jakiś sposób, została w jakiś sposób poprawiona. W nawiasie mówiąc, oczywiście widzimy tutaj zdjęcie sprzed przebicia tej szerokiej arterii, sprzed przebicia tej szerokiej ulicy w stronę Tybru, w stronę Zamku Świętego Anioła, tej zwanej Via della Conciliazione, a więc widok taki, który pokazuje koncepcję tego placu bliższą tej pierwotnej koncepcji opracowanej przez Berniniego niż ta, która istnieje obecnie. Obecnie dochodząc do Bazyliki Świętego Piotra od strony Tybru, od samego początku mamy tę perspektywę, widok na kopułę, na fasadę Bazyliki, który jest widokiem nieprawidłowym, jeśli patrzeć na to tak, jak miał być ukształtowany, z tego punktu widzenia, w jakim miał być ukształtowany pierwotnie. Przejdźmy w takim razie do pewnego podsumowania, ale do wyakcentowania tych najważniejszych problemów artystycznych, kilku z najważniejszych problemów artystycznych, jakie rodzą się w sztuce czasów Guercina w Rzymie, zwłaszcza w drugiej ćwierci tego stulecia, XVII stulecia, i które chciałbym tutaj ująć w kilka takich ogólnych zagadnień. Pierwsza z tych spraw, one tu się częściowo już oczywiście pojawiały, ale przyjmijmy, że będzie to pewnego rodzaju podsumowanie. Pierwsza z tych spraw dotyczy przestrzeni. Wykorzystania przestrzeni jako integralnego składnika projektowanego dzieła sztuki. Rzecz, która wydaje się oczywista, odgrywa w sztuce XVII wieku w Rzymie szczególną rolę, polegając przede wszystkim na odpowiednim, właściwym dostosowaniu do siebie perspektyw, dostosowaniu do siebie proporcji, pozostających ze sobą w jakiejś relacji przedmiotów, budowli, elementów rzeźbiarskich. Widzieliśmy to na przykład na przykładzie Placu Navona i Fontanny Czterech Rzek, o odpowiednich proporcjach takich, aby wyznaczać nie tylko środek tego placu, ale jednocześnie go w jakiś sposób skracać, w jakiś sposób przybliżać do człowieka, ułatwiać jego odbiór tej niezwykle rozłożystej przestrzeni miejskiej. Można to obserwować we wnętrzu Bazyliki Świętego Piotra, gdzie odpowiednie proporcje, właściwie zastosowane proporcje tego kolosalnego baldachimu nad grobem Świętego Piotra poprawiają, niezwykle poprawiają optycznie widok wnętrza bazyliki. Znów ją skracając, znów przybliżając ją jakoś do widza, do odbiorcy, powodując, że ta przestrzeń ogromnego kościoła nie jest tak bardzo przytłaczająca. Zasługa w tym głównie tego stojącego pośrodku skrzyżowania naw baldachimu. A więc rozumne, właściwe wykorzystanie przestrzeni, wyciągnięcia z przestrzeni odpowiednich wniosków, odpowiednich konsekwencji. To jedna z ważnych cech sztuki XVII-wiecznej, rzymskiej sztuki XVII-wiecznej. Gdy chodzi o szczegóły, chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na pomysł, który prawdopodobnie kształtuje się w kręgu Berniniego albo wręcz w jego głowie, pod jego ołówkiem. Na pomysł wykorzystania w dziele sztuki jako jego integralnego składnika światła. Światła, które używane jest na różne sposoby, które jest światłem kierowanym, które jest światłem odpowiedni sposób kierowanym na dzieło sztuki,
po to, aby podkreślić jego odpowiednie, szczególne walory. Może być to światło, które świeci widzowi prosto w oczy, podkreślając w ten sposób tę boskość tej glorii, która rozbłyska nad tronem Piotrowym. Właśnie. Może być i symbolizuje to oczywiście światło boskie, światło Ducha Świętego. Może być to światło boczne ze źródeł ukrytych. Niestety w tym ołtarzu głównym kościoła Santa Maria in Campitelli, który widzieliśmy już, podświetlone sztucznie mamy środek tego ołtarza, więc efekt pierwotny znów jest zepsuty. W rzeczywistości ta gloria promienista ma być rozświetlona tym niewidocznym dla oka źródłem światła w postaci tych dużych bocznych okien umieszczonych z boków ołtarza. Może to być w końcu światło takie jak w kaplicy rodziny Cornaro w kościele Santa Maria della Vittoria. A więc światło, które nie tylko dociera do obiektu od zewnątrz, od strony widza, ale jest też kierowane na niego z całkowicie ukrytego miejsca, w tym przypadku z góry. Z tak zwanej, jak się na to przyszło, jak się zwykło na to mówić, studni świetlnej, która od strony zewnętrznej, w tym miejscu się znajdując i jeszcze na zbliżeniu, od góry doświetla grupę rzeźbiarską umieszczoną we wnętrze w ołtarzu. Może być to światło, które pozornie może być traktowane jako element w dziele sztuki, który nie sprzyja jego odbiorowi, który jest wręcz czymś przeszkadzającym w odbiorze, jak w przypadku znów projektowanego przez Berniniego kościoła w takiej kapliczce niewielkiej rodziny Alla Leona w kościele świętych Dominika i Sykstusa. To zdjęcie, które pokazuję specjalnie na początku, jest zdjęciem odpowiednio doświetlonym, odpowiednio wygładzonym, ponieważ rzeczywisty efekt jest taki. A więc światło użyte jest tu po to, aby zdematerializować pewne części tego konkretnego architektonicznego ołtarza. Oczywiście jest światłem symbolicznym, co jasne. Z samym światłem i z użyciem jego w dziele wiąże się też inny z bardzo istotnych pomysłów, konceptów, czy koncepcji sztuki XVII-wiecznej tego czasu właśnie, jakim jest użycie malarstwa dekoracyjnego, które przez niektórych bywa określone mianem tak zwanego malarstwa trójwymiarowego. Jest to może nie do końca precyzyjne określenie, ale w ten sposób określa się malarstwo dekoracyjne, malarstwo ścienne, które częściowo odrywa się od płaszczyzny ściany i jest częściowo bądź kształtowane na trójwymiarowych, zazwyczaj w stiuku opracowywanych fragmentach tej dekoracji, bądź częściowo wręcz, jak w tym przypadku widzimy, no, funkcjonuje jako przestrzenne elementy, niezależne od ściany. Przykładów, to zbliżenie, gdzie część szaty tego anioła opracowana jest jako taki stiukowy element w ramie okna, w przestrzeni okna już istniejący. Ta koncepcja, która została opracowana, pojawiła się w sztuce rzymskiej na początku lat 40. do swojego ostatecznego rozwoju, została doprowadzona nieco później, bo ten największy, najbardziej zaawansowany jakby w tej koncepcji przykład pochodzi z końca lat 70. i jest to dekoracja sklepienia jezuickiego kościoła Il Gesù, gdzie całe szeregi tej dekoracji, jak widać, przekraczają ramy wyznaczone, jej ramy architektoniczne, a znaczne części jej opracowywane są częściowo jako dzieła malarskie na płaszczyźnie, a częściowo jako plastyczne figury stiukowe. Kolejna sprawa, którą jako szczególną cechę, ale trzeba ją traktować w dość specyficzny sposób, szczególną cechę sztuki XVII-wiecznej warto tu wyróżnić, to tak zwana teatralizacja tej sztuki. Mówię tak zwana teatralizacja, ponieważ wiadomo, że jest to jedno z bardziej popularnych określeń, czy jedno z bardziej popularnych metod, sposobów
interpretowania czy patrzenia na sztukę barokową, jako na sztukę, w której znajdujemy, odczytujemy jakieś przejawy kompozycji, koncepcji znanych nam z rozwiązań scenograficznych, z rozwiązań teatralnych. To prawda, oczywiście. Tyle tylko, że i tu taki bardzo prosty, po raz kolejny pokazywany przykład pokazuje, gdzie wręcz część dekoracji tej kaplicy zakomponowana jest w formie takich balkonów, które w naturalny sposób kojarzą się z taką przestrzenią, najprostszy sposób kojarzą się z taką przestrzenią parateatralną. To prawda oczywiście. Warto tylko pamiętać, czy warto zwrócić uwagę na to, że owa teatralizacja, w cudzysłowie mówiąc, była w tamtym czasie rzeczą o wiele bardziej oczywistą, niż myślę jesteśmy skłonni ją obecnie postrzegać. My bowiem postrzegamy ją jako przejaw pewnego przenikania się koncepcji właściwych różnym sztukom. Sztukom scenicznym i sztukom plastycznym czy architektonicznym. A w tamtych czasach sztuka jako sztuka plastyczna była znacznie bliżej teatru niż obecnie, a teatr znacznie bliżej niejednokrotnie sztuki plastycznej niż ma to miejsce w tej chwili. A zatem ta obserwowana wielokrotnie tak zwana teatralizacja sztuki tamtego okresu, tamtego czasu powinna być interpretowana jako rzecz naturalnie w niej tkwiąca, naturalnie z nią związana. Choć jest niewątpliwie bardzo istotnym aspektem tych dokonań XVII-wiecznego Rzymu. I w końcu jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym tu, no nie ostatnia jeszcze, ale jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym tutaj wspomnieć jako szczególną cechę XVII-wiecznego Rzymu, sztuki XVII-wiecznego Rzymu. I określić ją mianem, no trochę nadużywanego tu przeze mnie słowa, konceptu. Pomysłu. Pomysłu czasem, który bywa zaskakujący, który ma czasem być zaskakujący, ale nigdy, w żadnym przypadku nie służy wyłącznie temu, aby widza zaskoczyć. Zawsze służy temu, aby za pomocą jakiegoś motywu, za pomocą jakiegoś detalu, jakiegoś niespodziewanego może w danym miejscu przedmiotu czy przedstawienia, przekazać treść, odpowiednio zilustrować treść. Wyrazić to, co symbolizuje dane rzecz, dane przedstawienie, dane dzieło. Kilka przykładów. Nagrobek Urbana VIII z Bazyliki Świętego Piotra, gdzie w cokole tego nagrobka wychodzący jakby z sarkofagu kościotrup uskrzydlona śmierć wypisuje na naszych oczach imię papieża, imię zmarłego papieża, no powiedzmy wpisując to imię do Księgi Życia. Drugi przykład. Nagrobek innego papieża Aleksandra VII, gdzie spod kotary przykrywającej drzwi, wmontowane, zintegrowane z nagrobkiem, wyłania się owa śmierć, wyłania się ów uskrzydlony znów kościotrup, podnoszący klepsydrę. Czyniąc tym samym oczywiście, czy wzmacniając tym samym oczywiście jeszcze wymowę samych drzwi wmontowanych przestrzeń nagrobka, jako drzwi, które można rozumieć jako drzwi, te drzwi przejścia, drzwi śmierci, albo też drzwi do wiecznego życia. Takich przykładów jest wiele i tu specjalnie chciałbym pokazać jeszcze dwa niewielkie, takie epitafijne przedstawienia. Epitafium Marii Raggi w kościele Santa Maria Sopra Minerva, które w całości skonstruowane jest jako kotara, jako draperia zawieszona na filarze. A więc jako rzecz ulotna, zmienna, nieuchwytna, niekonkretna. Kotara, na której jakby starając się ją utrzymać, starają się jednocześnie utrzymać portret zmarłej, te dwa aniołki, te dwa putta, mocując się z tą zbyt ciężką, jak na ich siły, kotarą. Takie wrażenie na zasadzie pewnego konceptu jest tu stworzone. A sama kotara oczywiście znów w sposobie rozumienia sztuki tamtego czasu ma się tu odwoływać do tego motywu przejścia, motywu odsłaniania przed zmarłą osobą świata w życiu wiecznym. I jeszcze jeden tego rodzaju
przykładów, gdzie epitafium w całości widoczne tutaj jest efektem pewnego pomysłu, pewnego konceptu, gdzie tablica inskrypcyjna tego epitafium jest znów jakąś draperią, jakąś kotarą, nieporadnie dość przytrzymywaną w zębach i w dłoniach przez tą skrzydloną postać, unoszącą się gdzieś znów nad drzwiami. Rzeczywistymi, to są drzwi do zakrystii w tym kościele, rzeczywistymi drzwiami symbolizującymi tu jednocześnie, włączonymi tym samym w to epitafium i symbolizującymi tu znów to przejście z jednego życia do życia drugiego. To kilka wybranych przykładów, ale właśnie pewien czasem zaskakujący koncept, pomysł, ale wzmagający treść, wyjaśniający treść jest też jednym z istotnych osiągnięć XVII-wiecznej sztuki Rzymu. Jeszcze jeden z tych związanych z przestrzeniami sepulkralnymi przykładów, tym razem na przykładzie kaplicy rodziny Raimontich w kościele San Pietro in Montorio, gdzie umieszczone po bokach, zaraz będzie ilustracja, gdzie umieszczone po bokach epitafia zmarłych członków rodziny, wsparte są na ich sarkofagach. O zgrozo otwartych, czy też otwieranych, do których, jak w tym przypadku, pochylają się, czy jedno z tych puttów pochyla się, oświetlając ciało, złożone tam ciało zmarłego pochodnią. I w ten sposób, odwołując się do ikonografii tej kaplicy w ogóle tam wyobrażonej, i w ten sposób, można powiedzieć, może w dużej przenośni, sprawdzając, czy ów zmarły już zmartwychwstaje na sąd ostateczny. Dobrze. Na koniec tych przykładów, tych ilustracji, chciałbym jeszcze uzupełnić ten przegląd o dwie, hasłowo tu tylko pokazane, ale dwie istotne sprawy. Trzeba oczywiście pamiętać o tym, że XVII-wieczna sztuka rzymska to nie tylko malarstwo, rzeźba i architektura, ale to także elementy wyposażenia wnętrz. To także meble, to także drobne elementy wyposażenia kościelnego, jak to niewielkiej wielkości, takie przenośne tabernakulum. Jak na przykład taki świecznik, lampa wisząca w jednej z kaplic i zaprojektowana do wnętrza, do konkretnego miejsca, do wnętrza tej kaplicy. To też były obiekty wypełniające sztukę XVII-wieczną, to też były obiekty wypełniające praktykę zawodową omawianych tutaj twórców. Nie tylko Berniniego, na którego się uparłem jako na najwybitniejszego i dającego najszersze pole możliwości pokazania tego wszystkiego artystę. Druga sprawa. Warto również nie zapominać o tym, że sztuka XVII-wieczna to nie wyłącznie ta sztuka, która trwale istnieje i która stworzona była jako sztuka trwała. To także wszelkiego rodzaju rozliczne, w dziesiątkach powstające rokrocznie dekoracje okazjonalne, tworzone tylko na jeden moment, na dzień, dwa, na tydzień, na chwilę, a potem likwidowane, które zazwyczaj były opracowywane przez artystów, zazwyczaj były projektowane przez artystów. Mogły być to pokazy fajerwerków, pokazy sztucznych ogni, jak ten z okazji narodzin córki Filipa IV. Mogły być to całe ogromne konstrukcje przestrzenne w mieście, jak tu ta dekoracja wystawiona z okazji narodzin Wielkiego Delfina w 62 roku, narodziny w 61, ale dekoracja w 62, rozciągające się w tym miejscu, gdzie znacznie później wystawiono tak zwane schody hiszpańskie. Czyli od kościoła Trinità dei Monti w stronę Placu Hiszpańskiego, poziomu Placu Hiszpańskiego, gdzie oczywiście między innymi pojawia się postać delfina pod koroną, będąca tą bezpośrednią aluzją do okazji, z jakiej ta dekoracja powstała. A na koniec wróćmy jeszcze na chwilę do obrazu, od którego zacząłem, od którego zaczęła się ta cała opowieść. Nie po to, żeby mówić o Guercinie, który jak widać nie był tu szczególnie istotnym bohaterem, ale po to, żeby znów zwrócić uwagę na pewien aspekt sztuki tamtych czasów, który może nam być może czasem nieco umykać. Mając
niezwykłą i wspaniałą możliwość oglądania choćby takiej wystawy, jak obecna w Muzeum Narodowym, gdzie zgromadzone mamy w jednym miejscu liczne dzieła, które możemy twarzą w twarz, oko w oko kontemplować. I ostatnia rzecz już na sam koniec rzeczywiście, ostatnia rzecz, którą pozwolę sobie wspomnieć, dotyczy spraw, które tu się także przewijały, czyli spraw związanych z symboliką, ze znaczeniem, z treścią. Mamy, myślę, obecnie zupełnie naturalną tendencję, by patrzeć na dzieła sztuki dawnej jako na zjawiska artystyczne, jako na coś, co jest dziełem sztuki. A to spojrzenie z punktu widzenia sztuki XVII wieku znów niepełne, bo jak wiadomo z niezliczonych przykładów, dla ludzi tamtego czasu sprawy artystyczne były nierozerwalnie związane z treścią. I widzieliśmy to niejednokrotnie. Widzieliśmy plac przed Bazyliką Świętego Piotra, na który patrzymy często z punktu widzenia artystycznego właśnie, formalnego, ale który jednocześnie jest w zamierzeniu twórców przepojony treścią, wskazując na, czy ilustrując Kościół jako ten, który ogarnia swych wiernych, ilustrując Kościół jako ten, który jest Kościołem triumfującym, dominującym i jednocześnie będąc odwołaniem do tradycji antycznej Imperium Rzymskiego ze względu na odwołanie do form architektonicznych cyrku Nerona stojącego tuż obok Watykanu. Widzieliśmy przykłady użycia światła, na które patrzymy słusznie jako na zabieg artystyczny. Ale jednocześnie oprócz tego, że był to zabieg artystyczny, był to równie, jeśli nie przede wszystkim, to równie zabieg ideowy, w którym widziano, w którym chciano pokazać światło boskie. A jednocześnie zabieg ideowy, w którym chciano się niejednokrotnie odwołać znów do tradycji antycznej, w której słońce, światłość, władza cesarska, potem władza boska spajały się ze sobą. Ostatecznie więc fenomen Rzymu, którego sztuka była tworzona przez wielu twórców przyjezdnych, ale którzy ostatecznie stawali się artystami rzymskimi, jest, wydaje mi się, sztuką i ostatecznie ten fenomen Rzymu jest fenomenem niezwykle złożonym. Takim, który tutaj tylko w niewielkim stopniu, w niewielkim aspekcie tego wszystkiego, w niewielkich częściach starałem się zaprezentować. To, że w tym całym fenomenie miał swój udział, choć krótki, także Giovanni Francesco Barbieri, niech będzie dla nas może również jakimś wprowadzeniem czy uzupełnieniem dla wystawy, która w naszym muzeum jest obecnie prezentowana. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.